Święty Ojciec Stanisław Papczyński naucza. Po prostu bezbożnym i bez serca jest ten, kto nie wzrusza się mękami zmarłych cierpiących w czyśćcu i nie niesie im pomocy, choć może to czynić. A co powiedzieć, że będziemy mieli w niebie tylu patronów i pomocników, ilu tam dzięki naszemu staraniu przeprowadzimy z pieca czyśćcowego? Nowenna za zmarłych, dzień drugi, za rodziców, rodzeństwo, dziadków i wszystkich zmarłych z mojej rodziny. Papież Franciszek powiedział: sam Jezus objawił, że śmierć ciała jest jakby sen, z którego On nas wybudzi. Z tą wiarą zatrzymujemy się również duchowo przy grobach naszych bliskich, tych, którzy nas kochali i którzy czynili nam dobro. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty stałeś się człowiekiem. Miałeś rodzinę, Matkę Maryję i jej męża, a Twojego opiekuna, świętego Józefa. Miałeś kuzynów, o których mówią Ewangelie, dziadków, pradziadków. Dzięki rodzinie zakorzeniłeś się w życiu swojego narodu i całej ludzkości. Ja także mogłem przyjść na świat i zakorzenić się w życiu dzięki mojej rodzinie. Dziękuję Ci za moich rodziców, dziadków, rodzeństwo, wujostwo, kuzynów. Dziękuję za to, że także dzięki nim mogłem stać się tym, kim jestem teraz. Niektórzy z mojej rodziny już nie żyją. Dziękuję za miłość, jaką mi okazali. Proszę, abyś przebaczył im wszystkie grzechy, szczególnie te, które naruszały naszą rodzinną więź. Wszystkie złe słowa, myśli, uczynki. Proszę, nie pamiętaj im tego. Panie, pamiętaj tylko dobro, które po sobie zostawili, także w moim życiu. Daj mi dzisiaj, o Chryste, szczególnie ich wszystkich wspominać i prosić za nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.